która nic nie może, tylko żywego Jezusa, który na trzeci dzień wyszedł z grobu i żyje. Może to się wydawać śmieszne, mi się kiedyś to wydawało mega śmieszne, tylko że wiecie, ja już miałam dosyć swojego życia i nie widziałam żadnego ratunku. Przeprowadziłam się do innego miasta, bo miałam dosyć swojego kołowrotka. Przeprowadziłam się i zaczęłam znowu robić to samo co wcześniej. I co za mną chodziło? Nie widziałam weekendu bez imprezy, na której się nie nasrałam, a na następny dzień zastanawiałam się, co ja robiłam wcześniej. Fajne to było na chwilę, ale później to przestaje być fajne. I wiecie, ja w swoim pokoju, nie w żadnym kościele, bo w kościele widziałam tylko fałsz i obłudę. Ja w swoim pokoju zawołałam, żeby przyszedł do mnie Jezus, ale prawdziwy. Bo wiedziałam, że jest Jezus, ale nie wierzyłam tego, którego przedstawiali mi na lekcjach religii i w kościele. I zawołałam, Jezu, przyjdź do mnie taki, jaki jesteś, bo mam dosyć już tego wszystkiego. I wiecie, on do mnie przyszedł. I ja dzisiaj żyję z nim codziennie. I jeżeli ci się wydaje, że ten Jezus nic nie może, to uzdrowił moje jedno kolano, uzdrowił moje drugie kolano, ominęły mnie dwie operacje, a ja go nie znałam, to dwie już przeszła. Miałam też inne choroby. I Jezus w ogóle zginął na krzyżu, żebym ja nie musiała za nie chorować. Jedyne, co cię oddziela od Boga, to nie to, że co tam zrobisz w swoim życiu. Nie oddziela cię to, że nie pójdziesz do spowiedzi. Nie oddziela cię to, że nie zjesz chipsa od smaku kościelnym. Od Boga oddziela cię własne ego. Bo to twoje ego powoduje to, że nigdy nie powiedziałeś Bogu, żeby przyszedł do twojego życia. Ja kiedyś powiedziałam i w ogóle stałam się nowym człowiekiem. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg coś w tobie naprawi. Bóg ci da żywego ducha i w ogóle zaczniesz inaczej patrzeć na świat. Mówię to z doświadczenia. Ja kiedyś, jak oddałam się Jezusowi, to nikt mi nie powiedział, co ja mam zrobić. Jestem tutaj dzisiaj dlatego, że poprosiłam Boga, żeby poznał mnie z ludźmi, którzy prawdziwie go znają tak jak ja. I dlatego dzisiaj tutaj stoję z tymi ludźmi. Bo Bóg jest żywy, ale jeżeli nie narodzi się z Bożego Ducha, a mówisz jakieś tam wiersze zwane modlitwą, to w ogóle Boga to nie, w ogóle Bóg nie jest poza tym. Bo żeby mieć społeczność z Bogiem, to musisz się najpierw na nowo narodzić. Twój duch musi się odrodzić na nowo. Bo każdy na tej ziemi urodził się w ciele, a z martwym duchem. Bóg dał ci wolny wybór. On ci dał wolny wybór, żebyś mógł zdecydować, czy chcesz, żeby twój duch był żywy czy martwy. On ci dał wybór, żebyś mógł zdecydować, czy chcesz być dzieckiem Boga czy diabła. Wiecie, bo nie ma tak, że jestem wolny i nie służę nikomu. Jest albo Bóg, albo diabeł. Jeżeli nigdy nie narodziłeś się na nowo, to jesteś synem diabła. Czy o tym wiesz, czy nie wiesz? Chociaż teraz już wiesz. To jesteś dzieckiem diabła. I możesz być dobrym człowiekiem, a on będzie cię głaskał po główce. I będzie mówił, bądź dalej dobry. Jest chipsy o smaku kościelnym. To jest bzdurą. Jezus nie jest zamknięty w chipsiku, który w kościele dają. Jezus jest Bogiem, który na trzeci dzień wyszedł z grobu i żyje. I żyje dzisiaj we mnie. I może żyć w tobie. Ja kiedyś się wstydziłam pójść zrobić jakąś prezentację w szkole. Bo bałam się, że się pomylę. Bo bałam się, że się będą śmieli ze mnie. A dzisiaj stoję tu i mówię te głupko Boże. Wiecie, bo to jest tak proste, że aż głupie. Tylko głupie. Przychodzi z tej myśli, Boga nie ma. Jeżeli myślisz dzisiaj, że Boga nie ma, to ja ci powiem, nie ma grawitacji. I idź na 10. piętro w bloku i skocz, a się przekonasz, że grawitacja jest. Tak samo jest Bóg i czy w Niego wierzysz, czy nie. To nie zmieni tego. przewróciła o 180 stopni. Ale dlatego, że ja tego chciałam. Nie dlatego, że mi kazał. Wiecie, ja byłam tak poszanioną osobą, że spałam w samochodzie w lesie. Bo tak wypracowałam, że nie chciałam pójść do domu. Miałam tyle stresu w życiu, że schudłam do 47 kg i byłam jak patyk. I ludzie musieli mi przypominać o jedzeniu, bo w ogóle o nim zapominałam. Wystarczyło, że ktoś powiedział do mnie złe słowo. Ktoś zażartował, mi się żart nie spodobał. I ja przestawałam jeść. I nikt mnie nie mógł zmusić do tego, żebym zaczęła. Byłam w tak ciężkim stanie psychicznym, że w ogóle musiałam przebyć z domu, przeprowadzić się. Dzisiaj w ogóle mnie te rzeczy nie ruszają. Dzisiaj wiem, kim jestem w Chrystusie. Dzisiaj wiem, że Jezus na krzyżu Golgoty zginął za to, żebym ja była wolna. Wiecie, Jezus nie zginął za to, żeby wszyscy teraz myśleli, jesteśmy dziećmi Bożymi. On zginął za to, że pierwsi ludzie dali ciała. On nie zginął za to, żeby opowiadać jakieś głodne kawałki. Wiecie, jeżeli nie narodziliście się z Bożego Ducha, nie jesteście dziećmi Bożymi. I można tak mówić, można chodzić do kościoła, co niedzielę opowiadać się do zbaty godnie i iść do piekła. Jestem młodą osobą. Mam 24 lata. I poznałam Chrystusa. Nie jestem babcią, która siedzi cichutko i nudzi coś pod nosem. Bóg nie jest osobą, której trzeba recytować co rano te same wiersze albo co wieczór. On w ogóle chce, żebyś ty z nim rozmawiał i miał z nim relację. To nie jest Bóg staruszek. Ja kiedyś myślałam, że ta starość będę taką babcią, która będzie siedziała w pierwszej ławce i Bóg w ogóle ją polubi na tą starość, a teraz jestem szaloną imprezowitką, która musi się pobawić. Tylko to jest jedna wielka bzdura. Bo jak mnie tutaj widzicie, to ja w ogóle nie jestem jakąś zależnioną dziewczyną, a po prostu w tym kraju. Widzicie jako takie skrócone ludzie, którzy boją się odpuścić zębę. To jest wielka ściema. Ci ludzie nie znają Chrystusa. Oni mówią o Bogu, ale w ogóle go nigdy nie poznali. Bóg może dzisiaj zamieszkać w tobie. Może dzisiaj korzystać z Jego mocy i z Jego błogosławieństwa, bo On na krzyżu Golgoty rozchorował się każdą swoją chorobą. On nie miał nawet tej szmaty na tyłku. On był cały goły, dlatego żebyś ty był ubogacony Jego bogactwem. On poniósł wszystkie twoje porażki, żebyś ty nie musiał ich nieść. On na krzyżu Golgoty poniósł karę za każdy twój grzech, żebyś ty nie musiał odpowiadać za ten grzech. Jeżeli dzisiaj ci się wydaje, że jesteś sprawiedliwym człowiekiem, to jest bzdura, bo Jezus, ten, który przyszedł na tą ziemię w ciele, powiedział, że nawet jeżeli spojrzysz na tyłek kobiety z porządliwością, to znaczy, że wstańcie i poszedłeś z nią do łóżka. On powiedział, że jeżeli nazwiesz swojego brata głupcem, to już go zabiłeś w swoim sercu. On zrównał wszystko do pułapu serca. Wszystko. Jeżeli powiesz, że jesteś dobry, to nic nie znaczy. Idziesz i tak do piekła. Bóg nie patrzy na to. On w ogóle nie patrzy w kategoriach dobra i zła. Bóg patrzy w kategoriach żywy i umarły. Ducha. Bóg jest duchem i patrzy na to, co duchowe. Jeżeli nie narodzisz się z ducha, a zostaniesz tylko narodzony z ciała, to w ogóle nie masz nic wspólnego z Bogiem. Diabeł będzie w świetle zmarzył twoją dupę ogniem. Jestem tutaj dzisiaj dlatego, że nie chcę, żeby diabeł ci spalił tyłek ogniem. Nie jestem w ogóle religijna, nienawidzę religii, a kocham Jezusa, bo Jezus jest osobą. Jeżeli ktoś zamknął ci Boga w religii, to cię w ogóle mega skrzywdził. Jeżeli patrzysz na Jezusa przez pryzmat religii w tym kraju, to jesteś skrzywdzoną osobą. Bóg jest żywy i jedzie z religią do spodu. Tylko żeby to zobaczyć, to trzeba przyjść I tak to tylko poznawać. Możesz dzisiaj narodzić się Ducha Świętego. Możesz dzisiaj w Twoim duchu odrodzić się Duch Święty. Może dzisiaj zamieszka w Tobie Jezus. Jeżeli dzisiaj zamieszka w Tobie Jezus, po śmierci pójdziesz do nieba i nic tego nie zmieni. Jeżeli nie narodzisz się z Ducha, lecisz autostradą do piekła. Jeżeli dzisiaj jesteś na cokolwiek chory, na cokolwiek, nieważne co to jest, to przyjdź, a zostaniesz zdrowy. Jeżeli nie chcesz palić, to przyjdź, a nie będziesz paliła. A jeżeli chcesz, to pal dalej. Szatan! Brawo, koleżance! Myślisz, że Boga nie ma? Zrodziła się nie wiem skąd. Widzicie, przyjaciele, diabeł jest słaby, i nic nie może. Diabeł nic nie może. Pod nogami Jezusa. Diabeł jest tylko odwróćcie się teraz. Tylko i to. Skoro diabła, skoro Boga. Diabeł był korzystą, który się zbuntował. To jest wielki buntownik. Diabeł jest buntownikiem, którego stworzył Bóg. Możesz dzisiaj pojednać się z Bogiem i zobaczyć jaką ma moc. Nie musicie dojeżdżać żaden tak jak tą dziewczynę. Wiecie, ten świat wygląda jak śmietnik. Ten świat wygląda jak śmietnik. Dlatego, że Bóg dał Ci własną wolę i decydujesz. Dlatego, że masz decyzyjność na tym świecie. To wygląda tak. Niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał w posiadanie ceną ludzki. Świat wygląda jak śmietnik. Przez decyzje ludzi. Bóg Cię tak ukochał, że dał Ci własną, nieprzymuszoną wolę. Chociaż mógł Cię uszczęśliwić na siłę. Mógł ją uszczęśliwić na siłę, ale ma własną wolę dziewczyna i nie chce. Każdy ma własną wolę. Możesz wybrać, czy chcesz żyć szczęśliwie. Czy chcesz topić swoje smutki w alkoholu. Ja kiedyś topiłam swoje smutki w alkoholu. Tylko wracałam później do domu i było jeszcze gorzej. Zamiast lepiej to było gorzej. I skończyłam w samochodzie w lesie. Możesz to robić przez jakiś odcinek, ale spaprasz sobie życie. A Bóg może Cię uwolnić z tego, co Cię w życiu boli, jeżeli tylko zechcesz. Wiara daje siłę, wiara zmienia świat. Niech skarbu i niech ta wiara zmieniła nas.